Powracamy do rozpatrzenia drugiego punktu porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Wojciecha Saługę i przeprowadził dyskusję, w trakcie której nie zgłoszono poprawek. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 1334. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu proponowanym przez Komisję Finansów Publicznych, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów. Za oddało swój głos 433 posłów. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.